Panie pośle, proszę podsumować pierwszy rok w Sejmie. Pana pierwszy rok. No, myślę, że to rok, którym trzeba było wdrożyć się w pewne nowe zadania. Tak jak rok temu przeprowadzaliśmy wywiad właśnie z panią redaktor o tym, jakie są zadania, jakie są potrzeby związane z naszym regionem, to muszę przyznać, że to był rok, w którym trzeba było się przebić w pewnych rzeczach, czego przykładem jest to, jak przez pewien czas zdążyłem do tego, żeby trafić do Komisji Infrastruktury, o której mówiliśmy, że jest to komisja istotna dla naszego regionu z uwagi na pewne potrzeby zapóźnienia w infrastrukturze i udało się to kilka tygodni temu uczynić. Tak samo mówiliśmy, że tym ważnym kierunkiem, zasadniczym kierunkiem jest Komisja Sportu i związane z tym potrzeby naszego regionu. Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, że uda się nam pozyskać środki na Centrum Rehabilitacji i Sportu, wpisać to do 32 inwestycji strategicznych dla rozwoju w Polsce, sportu w Polsce. Teraz się to udało. Jesteśmy też gotowi do remontu stadionu Wierchy, kwota 2 800 000 zł, więc ta obecność, wsparcie w ramach Komisji Sportu przyniosło oczekiwane rezultaty. Udało nam się zorganizować pomoc dla Autosanu, wykup przez Polską Grupę Zbrojeniową. Teraz wiemy, że Autosan przyjmuje nowych ludzi do pracy. 60 osób zostało ostatnio przyjęte. Powoli, powoli zaczyna się powrót tej fabryki do życia. Będzie to oczywiście projekt długi, długofalowy, bo tak to wygląda na rynku, że tak łatwo takie firmy nie rozpędzają swojego potencjału i swoich możliwości, chociaż robimy wszystko, żeby ten proces tutaj maksymalnie przyspieszyć. I trzecia wielka sprawa to jest jednostka wojskowa obrony terytorialnej, która wraca nam tutaj do Sanoka. To jest dla nas ważna sprawa, ważna z uwagi na obronność regionu, ale też i na to, że mamy tradycje wojskowe związane z tym regionem właśnie i chcieliśmy te tradycje kontynuować. Zostało to uwzględnione przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Myślę, że jest to wielka sprawa dla Sanoka, powiatu sanockiego. To są trzy duże rzeczy, które nam się tutaj udało, ale jest też wiele innych, pomniejszych projektów, które cały czas wspieramy, jeździmy. Wczoraj późno w nocy wróciliśmy z Warszawy z panią wójt gminy, panią Anią Hałas i z strażakami ze Strachociny. Staramy się o rozbudowę remizy. Byliśmy u komendanta głównego Straży Pożarnej. I w tego typu działaniach cały czas staram się uczestniczyć, wspierać naszych samorządowców, tak żeby przyniosło to efekty materialne, finansowe. Ja głównie na tym się skupiłem. Wiem, że po prostu moja obecność we władzach w Warszawie jest ważna dla regionu z uwagi na to, że ten region nie miał przez 10 lat posła w parlamencie. W związku z tym jest duże oczekiwanie na to, żeby wspomóc inicjatywy, wspomóc je materialnie. Może troszkę mniej czasu spędzam na mównicach sejmowych, a dużo więcej pracuję na rzecz regionu i tak to w chwili obecnej w moim przypadku wygląda. Sanocki Szpital przez ostatnie kilka miesięcy przechodzi spore problemy. Porodówka nie działa, jest zawieszona. Kobiety z Sanoka muszą jeździć rodzić do ościennych powiatów. Ostatnio zarząd powiatu zrezygnował z dotacji rządowej w wysokości 2,5 miliona złotych na przeniesienie laryngologii. Jak pan widzi swoją pomoc, jeśli chodzi o Sanocki Szpital? Czy jest coś, co może pan zrobić i w jaki sposób pan zamierza zadziałać? To, że przyszły 2,5 miliona złotych na szpital w Sanoku z rezerwy premiera, zaznaczam, że rezerwa premiera to jest 100 milionów złotych na cały kraj, więc wywalczyć pieniądze z rezerwy premiera jest naprawdę niełatwo. To między innymi była też i moja zasługa, bo nie ukrywam, że chodziłem za tą sprawą, prosiłem o to osobiście panią minister Beatę Kempę, panią premier, żeby tą inicjatywę tutaj wesprzeć. Okazało się, że jest nieco inny pomysł na to, żeby przenieść laryngologię, o czym mówił pan dyrektor szpitala. Środki zostały zwrócone i ja postaram się, aby te środki w przyszłym roku ponownie do Sanoka trafiły. Więc myślę, że jak na pierwszy rok działalności jest to dość duża, znacząca pomoc, której się podjąłem tutaj. Natomiast jeśli chodzi o porodówkę, to ciężko pytać mnie o to, w jaki sposób ja mogę tutaj pomóc, bo tak naprawdę sprawa jest pomiędzy lekarzami, którzy mają wolną wolę, mogą chcieć pracować na porodówce, a z tego co wiem, to nie chcą i nie zabezpieczamy minimum kadrowego. W związku z tym proszę zwolnić mnie z odpowiedzi na pytanie. Jakie będą pana kolejne plany na najbliższy rok? Ponieważ rok kadencji minął, kolejny przed nami. Jakie pan ma plany, takie największe, strategiczne, związane z naszym regionem?
Przede wszystkim infrastruktura. Uważam, że te podstawowe rzeczy, te podstawowe oczekiwania społeczne w chwili obecnej udało się zabezpieczyć, czyli to, o czym powiedzieliśmy, prawda, baseny, autosan. Chciałbym bardzo wesprzeć autosan. Bardzo dużo spotkań przeprowadzamy wspólnie, razem z prezesem autosanu, który często przyjeżdża do mnie do Sejmu na grupy parlamentarne, komisje. Szukamy wsparcia, wsparcia też kredytów obrotowych, bądź też nawet dużych kontraktów. Rozmawiamy o tym, staramy się jakby wspomóc maksymalnie fabrykę. Tu widzę swoją rolę w tym zadaniu. Do tego chciałbym jeszcze, żebyśmy tak jakby wyciągnęli pewne zyski z tej mojej obecności w Komisji Infrastruktury. Są drogi krajowe na terenie miasta Sanoka. To jest na przykład ulica Lipińskiego. O tą ulicę Lipińskiego chciałbym powalczyć, żeby została wyremontowana. Są pewne oczekiwania w stosunku do kolei i myślę, że tutaj też pewne działania trzeba będzie wykonać. Nie jestem w stanie obiecać w chwili obecnej. Pomysły są różne. Jest pomysł na linię kolejową, która szłaby z Sanoka przez Brzozów, Strzyżów prosto do Rzeszowa. To wielka sprawa. Byłaby dla naszego regionu, dla Brzozowa, ale pamiętajmy o tym, że koszt szacowany jest aż na 500 000 000 zł. Nie wiem, czy na tym etapie będziemy w stanie zabezpieczyć taką kwotę. Na pewno przyczynimy się w jakimś stopniu. Chciałbym się przyczynić do tego, żeby kolej w naszym regionie zafunkcjonowała. Nie wiem, czy aż w takim będzie to możliwe. Proszę powiedzieć na koniec, jak pan ocenia ten miniony rok dla Sanoka, bo pełni władzę ma Prawo i Sprawiedliwość i w powiecie, i w mieście. Jak pan ocenia ten rok? Czy to był dobry rok dla miasta? Ja myślę, że tak. O czym świadczy choćby ilość inwestycji drogowych w tym roku w mieście Sanoku na 4 miliony złotych. W przyszłym roku jest zapisane 6 milionów. Ma być zrobiona ulica Kochanowskiego, ma być zrobiona ulica Trauguta plus inne projekty drogowe. Rozpoczynamy proces inwestycyjny na basenach. To będzie naprawdę duża inwestycja. Rozpoczyna się proces inwestycyjny związany z obwodnicą Sanoka. Ja myślę, że to jest duży, znaczący postęp. Z tego co wiem, dość dobrze radzi sobie Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Wykupiło obligacje, część przyszłorocznych obligacji związanych z wodą. To świadczy o dobrym gospodarowaniu, o tym, że jesteśmy ukierunkowani na to, żeby pozyskiwać środki z zewnątrz. Głównie przychodzą one do nas w chwili obecnej właśnie z Warszawy i wspomagać te środki wkładami własnymi, które jakby są zabezpieczane tutaj przez władze miasta. Dziękuję bardzo za rozmowę.